Cześć, witam. Dzisiaj wideo nakręcone w całości z ręki, więc od razu z góry przepraszam, że obraz trochę drży. Chciałem pokazać chyba najprostszy i jednocześnie najtańszy domowy sposób prostowania haka przerzutki w starej ramie, ramie wykonanej ze stali. Ta informacja o materiale, z jakiego wykonana jest rama, jest niezwykle istotna. Ponieważ stal jest plastyczna, również w pewnym zakresie, w temperaturze tak zwanej pokojowej, czyli około 20 stopni. I dokładnie tę właściwość wykorzystałem, by wyprostować hak. W ramach aluminiowych hak przerzutki, czyli ta część, często już nie występuje jako jeden element ramy, lecz jest elementem wydzielonym, stąd możliwość jego wymiany, zakupu. Nie jest to przypadek, ponieważ hak przerzutki dosyć często ulega uszkodzeniu. I by uniknąć konieczności wymiany całej ramy wraz ze zniszczonym, złamanym lub zgiętym hakiem, wydziela się tę część i traktuje się jako część zamienną. W przypadku ram stalowych, szeroko rozumianych ram stalowych, tego typu konieczność nie występuje, raczej nie występowała, i w starych ramach hak był po prostu elementem tylnego trójkąta. No i teraz, żeby go wyprostować, można używać bardzo wymyślnych przyrządów. W sklepach rowerowych można znaleźć zdjęcia i informacje o przyrządach do prostowania haka, tylnego haka, haka przerzutki. Często te przyrządy są dosyć kosztowne. Tymczasem wystarczy w dowolnym sklepie metalowym, prawie że w dowolnym, zakupić pręt metalowy o średnicy 8 mm. No idealnie, gdyby udało się kupić 9 mm, no ale te występują dużo rzadziej. I tu polecam, żeby już w momencie zakupu zwrócić uwagę na to, by pręt ten był wykonany ze stali nierdzewnej. Jakiejkolwiek, to już nie ma znaczenia, jaki będzie to rodzaj stali nierdzewnej. Stal nierdzewna ma tę przewagę nad zwykłą stalą, że jest sztywniejsza. Trochę sztywniejsza, no tyle sztywniejsza, że wystarczy to do celu prostowania haka. No i teraz tak, dwa kawałki pręta, oba o długości mniej więcej 30 cm. Jeden z nich wkręcam pomiędzy uchwyty mocowania tylnej osi. Odkręcam przerzutkę, przerzutka sobie wisi. I w miejsce, w którym była zamocowana, wkręcam drugi kawałek pręta. No i tu posługuję się nakrętkami zwykłymi, sześciokątnymi. No i z tej strony użyłem motylkowych, ale nie ma to żadnego znaczenia poza, powiedzmy, łatwością operowania. No i teraz tak skręcony układ pozwala na manipulowanie tym końcem, ustawianie go względem punktu odniesienia, który stanowi pręt wkręcony w miejsce mocowania osi koła. No uważam, że jest to bardzo tania, a jednocześnie precyzyjna metoda, pozwalająca ustawić równoległość w dosyć dużym zakresie. Pewność tej metody opiera się na staranności dobrania tego punktu odniesienia. No, ten górny pręt należy wkręcić możliwie precyzyjnie. No i cóż, za około, powiedzmy, podejrzewam, że niecałe 15 zł można sobie zmontować przyrząd, który z powodzeniem pozwoli na wyprostowanie haka, i to w kilku płaszczyznach. Ta metoda ma tę przewagę nad drogim, dedykowanym przyrządem, który zresztą za chwilę pokażę,
że pozwala na wyprostowanie w kilku płaszczyznach oraz że nie trzeba mieć idealnie wycentrowanego koła tej pionowej. No tak czy inaczej, bazowanie na ustawieniu tylnego koła no jest moim zdaniem dyskusyjne. Ta metoda, którą pokazuję, mi osobiście wydaje się pewniejsza, no a na pewno tańsza. To wszystko. Dziękuję za uwagę, a w drugim krótkim filmiku pokażę taki dedykowany przyrząd bez metody jego użycia. Dziękuję.